światła. Światła stopu działają? Co jakiś czas? Nie, no to gitara. W tej chwili mamy na liczniku 15 km, a ja się czuję, jakbym prowadził bolid Formuły 1. Kasia jest na mnie zła. No już mieliśmy pierwszy wypadek na skuterze. Oj, od razu wypadek. No wypadek, bo ja fikołka zrobiłam i przeleciałam przez skuter w ogóle. Zleciałam jeszcze z takiego podestu. Dobrze, że była barierka, jakimś cudem się jej złapałam, to wyhamowałam. Kolejna atrakcja w Wietnamie, która nie jest godna polecenia. Hospital Cave. Nic ciekawego tu nie ma, puste pomieszczenia, więc raczej na zasadzie naprawdę nie macie co robić, przejeżdżacie. 40 tysięcy dongów za wejście to nie jest dużo, ale tak, żeby jako typowo cel wycieczki obierać to miejsce, to raczej nie bardzo. One hour later. Chyba jest tu parking, nie? It's parking. Dojechaliśmy. Tym razem Adamowi wyszło parkowanie. Bez gleby się obyło, więc nieźle. Aczkolwiek na bezdechu u mnie, w tłumie. Hi. No, także idziemy do Narodowego Parku na trekking. Mam nadzieję, że damy radę, bo trochę mokro. Chyba w noc spadało. Pani tu odkaże pieniądze nawet. Mm-hmm. Thank you. Thank you. Ile ty masz? No, ze wszystkie mokre. Co, mokre wszystkie pieniądze? No. Rozpoczynamy trekking w parku narodowym na wyspie Kadba. Wybraliśmy podstawową trasę pierwszą, czyli idziemy na punkt widokowy. A wracając, zaliczymy jeszcze jedną jaskinię na tym samym bilecie. Śmieszne tutaj troszeczkę podejście, bo pani w kasie dezynfekowała płynem wszystkie pieniądze, jakie dostawała i jakie wydawała. Także jaki motyl, ty czarny, czarny motyl z żółtym tyłkiem takim. Co, wodę? To weźmy może ja. No, może weźmy. Małą czy dużą? Że małą, co jedną. Małą, no. Chociaż tanio tutaj 10 tysięcy, w sklepie 12 kosztuje dużo. Proszę cię, weź dwie, no. Na moją odpowiedzialność, weź dwie. Na twoją odpowiedzialność? Tak. To wygląda już trochę jak taka dżungla. No, nie wygodnie.
Chcesz coś do plecaka schować? Mogi to tyle o ile. Przerwa techniczna. No to bez różnicy, ja i tak już jestem na wszystko chory, to... Rajderze się zaczyna. Takiego lasu, ci powiem, ja jeszcze nigdy nie widziałem. Dobrze, że nie ma upału, bo wtedy już w ogóle byłaby tragedia. Jest pochmurno, około 22 stopni. Fajnie tak w marcu na krótki rękaw się chodzi. Jest przyjemne. Trochę jest problematyczne wymijanie momentami, bo jest dość wąskie przejście. Powiem wam, ostro. Trekking na Batur to był pik. No. No dobra, miejmy nadzieję, że to już ostatnia prosta. Jeśli w dół będzie męczące, bo schody są coś duże, a ja mam krótkie nóżki. Ciężko się chodzi. O kurwa. O wow. Coś chodzi? Trochę widać. Moja reakcja była taka sama. Jednak ją schować. Jeszcze nie ma tego. Think so. Moja matka dostanie zawału, jak to będzie oglądać. Się okazało, że to jednak nie był właściwy punkt widokowy najwyższy. W sumie no to był ten główny, ale gdzieś to jest jak ścieżka gdzieś wyżej. Jesteśmy na górze. Ciężko. To jest najwyższy szczyt na tym, czy nie? Nie mam pojęcia. Będzie trzeba sprawdzić w internetach.
What is the most striking feature? Właśnie żeśmy wyszli z parku i jakimś dziwnym trafem, mamy dzisiaj farta chyba, że go zwiedziliśmy, bo gdybyśmy przyjechali teraz, już byśmy nie weszli, bo park zamknęli. Bo będą robić jakieś opryski przeciwko koronawirusowi. Nie wiem co prawda, co oni chcą pryskać, ale okej, dobra. W każdym razie udało się. Cześć, mamo. Co popsułaś? Przejazdę na skuterze mam w miarę opanowaną. Tylko problematyczne jest to ruszanie. A nie hamowanie? To już mam bardziej opanowane. Teraz jest spokojniej, tak sobie myślę, że z jednej strony szkoda, że nie miałam kamerki w ręku. Byłoby dobre ujęcie, jak lecę z tego skutera. Nie wiemy jak długo. Cóż. Całe szczęście nie czekaliśmy na koniec oprysków dezynfekujących, bo byśmy się nie doczekali. Okazało się, że nie były to krótkie przerwy, ale całkowity lockdown na wyspie. W tym czasie właśnie koronawirus zaczął szaleć, no i niestety nie mogliśmy zwiedzić jaskini, a następnego dnia nie mogliśmy popływać po zatoce Halong Bay. Skończyło się cała ta sytuacja tym, że się spakowaliśmy i bardzo szybko zaczęliśmy uciekać jak najdalej na południe, żeby wyprzedzić wirusa. Jesteśmy znowu Yummy, mamy sajgonki, dzisiaj z innym sosem, sojowy widać, cielny sosik. Duży plus za papierowe słomki. Ja nagrywam. Jedziemy na plażę, źle pojechaliśmy oczywiście. Zawracamy. No i jedziemy, też pogoda się bardzo zepsuła, bo coś jak przez wiek pochmurnie i niefajnie. No ale cóż, 400 metrów będziemy na plaży. A tak wygląda zatoka w Kadba. Pływające restauracje.